Znaczące różnice płciowe pojawiają się tylko w czterech obszarach. Trzy z nich to zdolności poznawcze, zdolności werbalne, umiejętności matematyczne i zdolności wizualno-przestrzenne. Jest to fragment książki dr. Sue Johnson, The Love Secret, która zbiera wyniki wielu badań. Oczywiście książka ta nie jest o różnicach fizycznych, więc proszę skoncentrować się na umysłach obu płci. Kobiety wygrywają w zdolnościach werbalnych używają więcej słów i lepiej się wyrażają niż mężczyźni. Chłopcy od wczesnych lat częściej mają większe problemy z mową, czytaniem i wypracowaniami. Mężczyźni z kolei na ogół radzą sobie lepiej w kwestii pracy z liczbami i obliczeniami oraz zdolnościami do mentalnej manipulacji figurami dwuwymiarowymi i trójwymiarowymi, ale te zdolności wydają się być w dużej mierze związane z oczekiwaniami. Jeśli powiesz kobietom, że testy tych umiejętności są neutralne płciowo, mają tendencję do osiągania wyników praktycznie równie dobrych jak mężczyźni. Największą barierą u kobiet miałaby być reakcja bezradności wynikająca z małej pewności siebie, co niekoniecznie jest związane z niższą inteligencją w tej sferze. Dopisałbym tutaj, że niepewni siebie mężczyźni, którzy czują bezradność, mają to samo. Tylko jeden obszar znaczącej różnicy jest bardziej psychologiczny a jest to agresja. Mężczyźni szybciej wpadają w złość, są bardziej impulsywni i częściej stają się groźni lub przemocowi fizycznie. Powszechnie uważa się, że dziewczęta w okresie dojrzewania mają wątpliwości co do siebie, swojej atrakcyjności i swoich talentów, ale chłopcy mają równie wiele problemów z samooceną i pewnością siebie. Dorosłe kobiety dość niesłusznie są wychwalane jako troskliwe opiekunki. Ale przecież mężczyźni są równie skłonni do ciepłego wspierania potomstwa, rodziny i przyjaciół, przynajmniej jeśli nikt ich od początku za taką opiekuńczość nie wyśmiewa. Ale z pewnością kobiety muszą być bardziej empatyczne, prawda? Na poziomie fizjologicznym nie ma dowodów na lepsze funkcjonowanie neuronów lustrzanych u kobiet. Różnice pojawiają się tylko wtedy, gdy ludzie są wyraźnie informowani, że oczekuje się od nich, że będą zachowywać się w określony sposób z powodu swojej płci. Wtedy starają się bardziej. Mężczyźni, którym mówi się, że kobiety uważają empatycznych mężczyzn za bardziej pożądanych, natychmiast poprawiają swoje wyniki w tego typu zadaniu. Mężczyźni, którym każe się być chłodnymi i niewzruszonymi, takimi się pokazują na zewnątrz. Rozwinięcie tekstu znajduje się na blogu.